Cześć Viva, dzień dobry. Zapraszam w moje greckie progi. Miejsce, w którym znajdujemy się właśnie teraz, było tym wymarzonym miejscem jeszcze zanim pojechaliśmy do Polski. Jeszcze mieszkając tutaj, mieszkaliśmy wspólnie w Atenach 2 lata, w dzielnicy tuż nieopodal, przyjeżdżaliśmy tutaj regularnie na Vuliagmeni, na plażę, do restauracji i zawsze wzdychaliśmy do tych budynków, które są położone w pierwszym rzędzie, mają centralnie widok na morze i powtarzaliśmy sobie niejednokrotnie, że kiedyś będziemy tu mieszkać. I było to wtedy trochę takie utopijne, bo budynków w pierwszej linii jest tylko 9 i one są okupowane od lat z pokolenia na pokolenie i tak na dobrą sprawę nie było możliwości, żeby coś tutaj znaleźć, no ale mój mąż jest bardzo zdeterminowanym człowiekiem i przez 2 lata, zupełnie serio, dzień w dzień sprawdzał ogłoszenia i przyszedł taki moment, kiedy krzyczy ze swojego gabinetu: słuchaj, znalazłem, wpłacam zaliczkę. Mówię, no ale jak wpłacasz zaliczkę? Nie ma zdjęć, nie masz pojęcia, w jakim stanie jest budynek, nie masz pojęcia, jak wygląda mieszkanie. On mówi, nie ma znaczenia, wpłacam zaliczkę, to na pewno jest to. No i jest to. Chcieliśmy utrzymać to mieszkanie w takim minimalnym stylu. Ja oczekiwałam, żeby to mieszkanie jak najmniej przykuwało uwagę, jak najmniej rozpraszało, bo to, co jest najpiękniejsze w tym mieszkaniu, to to, co dzieje się za oknem. Zatem za oknem mamy prawdziwe dzieło sztuki, naturę, która rozpieszcza nas każdego jednego dnia. Więc będąc w mieszkaniu nie potrzebujemy dodatkowych bodźców, nie chcemy być rozpraszani. W mieszkaniu nie mamy zbyt wielu dekoracji, ale jedną z takich ważniejszych, która roztapia nasze serce na co dzień za każdym razem, jak na nią patrzymy, to nasze zdjęcie z Lefterisem, które chyba było zrobione w 2018 roku. Sesja zdjęciowa dla Vivy. Cześć Viva raz jeszcze. I zdjęcie zrobione przez Mateusza Stankiewicza, który właśnie robi nam zdjęcia do kolejnej produkcji, do kolejnego numeru Vivy. Uwielbiamy te fotografie. Tutaj Lefteris miał już, muszę przyznać, trochę dość. Powiedział tak, kiedy to się skończy. I wtedy Mateusz wiedział, kiedy cyknąć fotę, bo ma naprawdę najlepsze wyczucie, co widać. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubimy w naszym mieszkaniu, jest ta tutaj instalacja. Kupiliśmy ją na Mykonos. Na Mykonos spędzamy cały sierpień co roku od bodajże 8 lat, to już taka nasza tradycja. I mamy tam taką swoją ulubioną galerię sztuki, Rarity Gallery. Moment, kiedy weszliśmy do galerii i zobaczyliśmy to dzieło zrobione z wykałaczek, tutaj są tysiące, tysiące wykałaczek powpinanych w różnych kolorach, widzieliśmy, że to jest to. I kupiliśmy ten obraz zaraz po tym, jak wprowadziliśmy się tutaj do mieszkania, więc było docelowo na którąś ze ścian i pasuje idealnie. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą dostaliśmy z moim mężem od naszych przyjaciół, greckiej pary, która prowadzi hotel na Mykonos, Kawotagu, w którym się zawsze zatrzymujemy. Trochę już jesteśmy jak rodzina, bo w końcu mieszkamy tam co roku, cały miesiąc. I na naszą 10. rocznicę naszego związku z Lefterisem dostaliśmy taką rzeźbę greckiego artysty Alexopoulosa. Tutaj są wyryte nasze imiona, Lefteris i Eva. Z racji tego, że mieszkamy w Grecji regularnie, to nie jest tak, że przyjeżdżamy tu z walizkami, rozpakowujemy się, później się zapakowujemy i wracamy do Polski, tylko dzielimy życie na 2 domy, tutaj zestawiamy wszystko. Mam na to dowód. Hej, babe. To jest moja stała grecka garderoba. Tutaj wiszą rzeczy, których nie zabieram do Polski. Głównie przeważają rzeczy letnie, bo najwięcej czasu w ciągu roku spędzamy tutaj właśnie latem. Tę rzecz bardzo kocham. Jest to suknia greckiej projektantki Iliana Vasiana, którą miałam na sobie chyba 3-krotnie z okazji różnych czerwonych dywanów. I bardzo lubiłam powtarzać te kreacje. To jest taki grzeczny piesek dzisiaj. Ale wracamy do naszego ulubionego miejsca w mieszkaniu. To jest ulubione miejsce chyba nas wszystkich i z tego, co zauważyłam, naszego pieska też.
Co do miejsca takiego docelowego zamieszkania, to jesteśmy tutaj z moim mężem bardzo zgodni. Zdecydowaliśmy, że to będzie zawsze Polska i Grecja pół na pół, ale muszę przyznać, że planujemy inwestycje też na południu Aten. Projekt jest w trakcie. Kupujemy dom, który będzie tuż przy plaży, tak żeby mieć ze sobą cały czas blisko rodzinę, przyjaciół, żeby móc zapraszać mnóstwo osób do domu i żeby mieć więcej psiaków.